Wojtek, mecz z Rakowem Częstochowa to chyba taka wymarzona inauguracja w wykonaniu GKS-u Katowice. No i twoim, bo zagrałeś naprawdę dobre spotkanie dzisiaj. Dziękuję. No, cieszy to, że tak uważasz. No tak jak podkreślam, no najważniejsza jest drużyna i tu jest właśnie ten dla nas ważny moment, żebyśmy ją tworzyli co tydzień i pokazali charakter i zaangażowanie i myślę, że te zwycięstwa przyjdą. No jak dzisiaj spotkanie pokazało, że dzisiaj drużyna wygrała po prostu mecz. Ten charakter, ta zadziorność, no, były widoczne dzisiaj na boisku. O czym świadczy ta duża ilość żółtych kartek i nie tylko. Ale powiedz, jak ty ocenisz to spotkanie? Udało się spełnić te założenia, które trener Paszulewicz gdzieś tam przed meczem nakreślił wam? No myślę, że tak, że ta pierwsza połowa pokazała tak jak to należało, że mieliśmy wpuszczać po prostu przeciwnika i dać im do pewnego momentu rozgrywać i przejąć piłkę jak najszybciej z kontry, ją skończyć i to dziś to się powodziło. Te akcje, bramki, które strzelaliśmy właśnie były po tych kontrach tak naprawdę. No i to realizowaliśmy. No w drugiej połowie już dziś ten plan gdzieś się załamał w takim sensie, że graliśmy o jednego zawodnika mniej i rzeczywiście już musieliśmy skupić się bardziej na obronie, ale powiem szczerze, że chłopaki naprawdę zostawili kawał zdrowia i szacunek dla nich za to, że wywalczyliśmy dzisiaj 3 punkty. Wojtek, powiedz mi jeszcze na koniec, czy zwycięstwo w tak dramatycznych okolicznościach, no bo możemy tak powiedzieć, bo ta końcówka była ciężka dla naszego zespołu, czy to właśnie te zwycięstwa budują drużynę i budują ten taki team spirit, który pozwoli iść naprzód GKS-owi Katowice? Myślę, że tak, że takie mecze właśnie w takim scenariuszu jak dzisiaj był, że rzeczywiście buduje ten charakter i ten zespół od środka i myślę, że to tylko będzie coraz lepiej i no i fajnie było dzisiaj wygrać na inaugurację i patrzymy do przodu pozytywnie, myślę, że będzie coraz lepiej. Dzięki wielkie. Dzięki.